Zdawałem się jednak na to, żeby tych wszystkich książąt nie zaliczać. Bo trochę to takie, no, bez sensu według mnie. Chociaż no, niektórzy z nich rządzili rzeczywiście znacznym terytorium większości kraju. No ale skupiamy się tylko na królach. 29 królów, w tym 28 koronowanych. Wacław III koronowany nie był, ale no ale jednak przez rok tym królem mniej więcej był, technicznie rzecz biorąc. Więc no i tylko sprawdzimy. Okej. Okay. To zaczynamy. Bolesław I Chrobry. Królem był jedynie przez 2 miesiące. I no, pierwszy król, tak, dał precedens całemu, że tak powiem, przedsięwzięciu. Był tym królem naprawdę bardzo dobrym, no, ale myślał jedynie przez pryzmat teraźniejszości, tak. Nie zostawił swojemu synowi nic, czego mógłby się chwycić, by tę władzę ustabilizować, tak. Prowadził politykę ekspansji, no i na dłuższą metę okazała się na nieudana. Tych wpływów w Kijowie ani w Czechach nie udało się zatrzymać na dłuższy konflikt. No, ciągły konflikt z Henrykiem II. Takie nieudane podjudzenie go. Jego polityka zagraniczna pozostawiła wokół Polski samych wrogów. W dodatku takich, no już złączonych większych, nie było małych plemion, które można było łatwo pobić i złupić. Także no to na pewno trzeba mu zaliczyć na minus. Tak samo jak nierozwiązanie sprawy z Bezprymem, jego najstarszym synem pierworodnym. Też to jakoś tak zostawił, niech się inni martwią. No na pewno na plusy jest wyszkolenie Mieszka II. Jego ślub z Rychezą, która była wtedy członkiem rodziny cesarskiej. Także no wspaniałe, że tak powiem, za mąż pójście. No zjazd Gnieźnieński oczywiście. Jego walki o relikwie świętego Wojciecha też były bardzo ważne. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie. No i wprowadzenie własnej waluty, grzywny, prawda? Więc no, w sumie zasługiwałby na ten najwyższy ranking ojca ojczyzny, no ale jednak całokształtu nie mogę ocenić tak dobrze, więc po prostu jest bardzo dobry. Teraz Mieszko II. Często czy wcześniej źle oceniany bardzo przez historyków. No, ale tak naprawdę teraz wiemy, że po prostu ciężkie czasy. A na ciężkie czasy spisał się nawet bardzo dobrze. Królem był przez 6 lat. Został poniekąd zmuszony do abdykacji właśnie przez działania swojego brata Bezpryma. Koronował się zaraz po śmierci ojca, wykorzystując zamieszanie w Niemczech. Koronacja spowodowała myślenie w Niemczech, że jest to uzurpacja. Przeprowadził 2 najazdy na Saksonię, walczył defensywnie z cesarstwem tam, ale no właśnie to cesarstwo jednak wzięło górę, a 3 tygodnie później nastąpił także najazd z Rusi. Jarosław Wielki Kniaś po prostu wykorzystał to zamieszanie w Polsce. No i nastąpiły rządy Bezpryma półroczne. Prawdopodobnie bardzo totalitarne, strasznie okrutne. A Mieszko uciekł do Czech, gdzie został uwięziony przez Udalryka. W dodatku prawdopodobnie wykastrowany. Co służyło tylko i wyłącznie jakiejś takiej karze psychicznej, gdyż no, Mieszko II miał już syna. Więc nie chodziło o to, żeby nie było następcy.
No i przez wstawienie się Konrada II, cesarza, został zwolniony i no i zrzekł się korony, musiał się jej zrzec. No a Konrad podzielił Polskę na trzy części pomiędzy Mieszka, jego brata Ottona i kuzyna Dytryka. Ale Mieszko tutaj miał szczęście, bo Otto zmarł wcześnie, i Mieszko przejął jego część Polski, a przy okazji, idąc za ciosem, wygnał także Dytryka. Czyli no, udało mu się przed śmiercią zjednoczyć państwo z powrotem. No ale niestety przedwczesna śmierć. Także w dziwnych okolicznościach, że tak powiem. Także no, szkoda. Szkoda, bo gdyby rządził dłużej, myślę, że byłby bardzo dobrym władcą. No a niestety, no, niestety zasługuje na dobry. No, zrobił co mógł, no ale niestety, no, okoliczności losu nie pozwoliły mu do końca rozwinąć skrzydeł. Takie mam wrażenie. Później mamy Bolesława II Szczodrego, który był królem przez 3 lata. No i tutaj króla też zgubiła, zdaje się, zbyt duża pewność siebie i arogancja. I zła sytuacja w Polsce. Spiski przeciwko niemu musiały być na wysokim poziomie, tak. On ingerował w Czechy, Ruś i Węgry. Takie. Bawił się tam w królotwórce, bo sadzą na tych tronach ważnych nowych władców. Odbudował struktury kościoła w Polsce po tych rządach bez pryma. No ale jednocześnie wzrastała wobec niego opozycja. Dokładnie nie wiemy, jakie tam były te liczby tej opozycji, ale przewodniczył jej biskup Stanisław, niezadowolony z okrojenia swojej diecezji. Więc było to no, działanie egoistyczne, że tak powiem. No i jakimś cudem te działania opozycji jednak zrobiły zagrożenie dla życia króla. Więc za zgodą w metropolii Gnieźnie biskup Stanisław został skazany na śmierć. No, w dobrej, że tak powiem, sprawie, bo na karę zasługiwał, bo jednak była to zdrada. Chcąc, nie chcąc. No ale niestety zaraz po śmierci biskupa Szczodry stracił nagle utratę władzy. I musiał salować ucieczką na Węgry, gdzie został no, otruty, prawdopodobnie zabity. Ale no, miał też dobre rzeczy, bo liczne dania dla kościoła zrobił. Wprowadzenie wystarczającej ilości monet, by wyprzeć te zagraniczne pieniądze. No i jednak w tym spisku wydaje mi się, że no, za wszystkim stał taką szarą eminencją byłego brat Władysław Herman, który przejął po nim szybciutko władzę. Także no, dużo tych przypadków jest dość dziwnych, które Herman, no, wiadomo, nie był dobrym władcą w ogóle. Także, no, dobry był król, tylko miał złą koniunkturę, bym powiedział, więc no, średni. Nic więcej, nic mniej. Po prostu średni, tak. No, a później mamy okres rozbicia dzielnicowego. Dużo, dużo lat bez żadnego króla, aż nadchodzi Przemysł II, który królem no, był jedynie 7 miesięcy. Początki miał dość słabe, bo był pogrobowcem, rodził się po śmierci ojca, wychowywany przez wuja. Zdobył Kraków i podzielił się z nim Łokietkiem, co doprowadziło do niezadowolenia szlachty małopolskiej, no i która oddała Małopolskę Wacławowi II. Przemysł rzekł się Małopolski, Łokietek został z tej Małopolski wypchany. I tak nastąpiła wtedy taka trochę, no,
czekanie, okres czekania, bo przemysł nie bardzo wiedział, co robić bez tej Małopolski. I dopiero odziedziczenie Pomorza popchnęło go, że tak powiem, do koronacji. No miał wspaniałą pomoc, bo arcybiskup Świnka był w tym czasie najlepszym dyplomatą, jakiego Polska mogła mieć. I on właśnie dążył swoimi pomocami, by tę koronę jednak ponownie zdobyć, prawda? No niewiele zrobił Przemysł II jako król, bo po prostu nie zdążył. Ani też przez całe swoje życie nie wykazał się jako strateg, ani myśliciel. No nie miał okazji, że tak powiem. Ale z drugiej strony umiał pozyskiwać sojuszników. No i jednak udało mu się tę koronę zdobyć. Był takim pierwszym człowiekiem z nowego, młodego pokolenia Piastów. No i ciekawa jest ta historia, jak przechyczył Wacława u papieża w zgodzie o koronę. Wysłannik Wacława został przekupiony przez ludzi Przemysła i starał się u papieża nie o koronę właśnie dla swojego pana Wacława, tylko dla Przemysła. I papież zgodził się na tą koronę dla Przemysła, a ten wysłannik Wacława jakiś czas później utonął wypadkowo w kanale w Wenecji, prawda? Wiemy, o co chodzi. No i Przemysł II po raz pierwszy użył znaku białego orła jako symbolu całego kraju, a nie tylko z osobistego symbolu Piastów. Także no nie za wiele zrobił, ale jednak kraj po rozbiciu zjednoczył, więc no zasługuje na dobry. Tak. Idziemy dalej. Władca Przemyślidów, Wacław II. Królem był 5 lat. Przychyczył Łokietka. Niezadowoleni Wielkopolanie proszą o jego pomoc, więc zdobywa Wielkopolskę. Udaje mu się scalić państwo, jak nikomu wcześniej. Przemysłowi nie udało się tak scalić Polski, jak jemu się udało. Ale no traktował ją kraj nasz jako sprawę drugorzędną, no bo wiadomo, Czechy i Węgry były wtedy zdecydowanie większą potęgą i więcej uwagi przykuwały państw zachodu. I wprowadził w Polsce rządy niemieckich starostów, którzy no, nie cieszyli się w ogóle żadnym szacunkiem ani poparciem ze strony polskiej. Także to też nie jest. No może dobrze byli administracyjnie, ale no, niezbyt to wyglądało. No i też agresywna jego polityka zagraniczna doprowadziła do problemów. Koalicja antyprzemyślicka powstała pod przewodem Habsburgów, kiedy on najechał Węgry, Wacław, no bo Węgry wtedy już, to jest problem dla Habsburgów. Także no i przedczesna śmierć, także nie wiadomo, tutaj z jednej strony Przemysł zmarł wcześniej, no to źle, już nie zdążył wykazać, a tutaj, że Wacław II zmarł przedwcześnie, to dobrze. Przynajmniej z naszego punktu widzenia. Więc no, za to scalenie kraju należy mu się średni ranking. Mamy Wacław III, który był królem jedynie jeden rok i koronowany nie był. Nawet nie zaliczył się do pocztu Matejki. No ale no, był królem, był. No, nastolatek przystawiony do ściany. Nie miał za bardzo dużego pola do manewru. Musiał zrezygnować z Węgier. Ale Polsce źle zaszkodził, bo wymienił Pomorze na Miśnie. Na krótką metę wyglądało to może na dobry interes, bo Miśnia była pełna srebra, ale na dłuższą metę no, pozbawiło to Polski dostępu do morza na wiele dziesięcioleci. No i zaczął przygotowywać też się do inwazji na Wielkopolskę, która wypowiedziała mu wcześniej posłuszeństwo. No i został zamordowany w zamku w Ołomuńcu. Nieznani sprawcy to byli. Także okazuje się, że rezygnacja w stronę z Polski mogła uratować mu życie. No bo możliwe, że to Łokietek właśnie stał za tym spiskiem. Nie można tego potwierdzić ani zaprzeczyć, prawda? Ale
Ale lepiej by mu było zrezygnować właśnie z Polski niż z Węgier. No źle z każdej strony po prostu było i no nie mogę mu dać nic więcej jak po prostu dno, bo no wiadomo, miał ciężką sytuację, ale nie popisał się zupełnie niczym, a gdyby żył dłużej, to na pewno Polska by na tym bardziej straciła niż zyskała. Teraz mamy Łokietek, Władysław Łokietek. 13 lat był królem. On był za młodu wyśmiewany i to jest właśnie ciekawe, że ten Łokietek to niekoniecznie znaczyło, że on był niskiego wzrostu, tylko po prostu, że miał takie mało co znaczące książątko z Kujaw. Także mało kto na niego zwracał uwagę, takie obrzeży. Ale Łokietek był ulubieńcem historii, bo doświadczył niezrównanego szczęścia w działaniach. No po prostu, wiadomo, był wspaniałym politykiem i dowódcą dobrym, a jednocześnie szczęście odegrało w jego życiu największą rolę. Wczesna śmierć Wacława I, śmierć Wacława III, przychylność Przemysła wcześniej, wycofanie się większych graczy, którzy zostawili tę Polskę po prostu jemu, żeby zaczął nią rządzić tak naprawdę. No i był bardzo upartym człowiekiem, co też pokazuje przykład jego konfliktu z Muskatą, gdzie nawet doczekał się on ekskomuniki, a i tak nie popuścił swojemu wrogowi w postaci biskupa. Nawet Wielkopolanie dali mu drugą szansę po śmierci Wacławów. Wydał córkę za Karola Roberta na Węgrzech. Syna Kazimierza wydał za córkę Giedymina na Litwie, co tak jednak no, pomogło w końcu ustawić jakichś sojuszników ze wschodu i z południa. Ocalił Kraków przed Czechami dzięki interwencji właśnie Karola Roberta, także no, opłaciły się ten sojusz. No ale z drugiej strony też niekończący się konflikt z Krzyżakami. No tutaj miał jednak nieco pecha, bo nie potrafił sobie z tym wszystkim poradzić tam, z tymi Krzyżakami. No ale z drugiej strony nie ma się też co dziwić, no bo z każdej strony to po prostu było łatanie dziury i no, to pale gaszenie pożaru, że tak powiem. No i musiał coś z tym zrobić. No i też pierwszy król koronowany w Krakowie, czyli no tam oficjalnie był nazywany królem krakowskim, ale nie polskim, ale to tak, żeby tam już nie drażnić Habsburgów. Ale no wiadomo, wszyscy o to chodzi, więc no Kietek zasługuje na bardzo dobry, zaraz obok Chrobrego, bo obydwoje w zasadzie no scalili to państwo. No i teraz Kazimierz Wielki. Król przez 37 lat, tak zwany polski Salomon. Od Kazimierza zaczęła się Polska, jak to mówi przysłowie. I coś w tym jest, bo dopiero za Kazimierza Polska zaczęła być traktowana jako państwo całkowicie suwerenne. Nie to, że jakiś tam protektorat Niemiec, cesarza czy Czech, czy czegokolwiek. Za czasów jego panowania podwoiła się ilość miast. Wybudował kilkadziesiąt zamków, przeprowadził reformy rozwoju wsi, odkupił właśnie te pretensje luksemburskie do tronu Polski. No i dzięki temu został uznany za oficjalnego, jedynego króla. Już nikt później nigdy nie kwestionował tego, że król w Polsce jest niezależny. To był wspaniałym politykiem. Załatwiał sprawy poprzez prawo, a nie siłę, co dawało mu uznanie za granicą. I tak naprawdę no, przyznawanie mu racji przez zagranicznych dygnitarzy. Wymienił Śląsk na Mazowsze, no bo no, wiedział, że ten Śląsk to już za bardzo nie ma co tam robić, więc po prostu zdecydował się zająć Mazowszem, które no, wydawało się znacznie bardziej pewnym, że tak powiem, biznesem. Zajął Ruś Halicką i no, zajął Ruś Śląską już nie wiedząc, na pewno już porzucając na 100% wtedy Śląsk i Pomorze.
co dało Polsce no, takie już ekspansję wschodnią, pomysł ekspansji wschodniej na kilkaset lat do przodu. No i to było duże dodanie terytorialne do Polski. No oczywiście ufundował uniwersytet pierwszy, co jest no, bardzo ważne, który niestety podupadł po jego śmierci, bo wtedy do, w zasadzie władca był personalnie odpowiedzialny za takie przedsięwzięcie. No, wyniesiony został na równi z cesarzem i innymi królami. Brał udział jako arbiter w sprawach i gospodarz, w każdym razie rozmów między cesarzem i na przykład królem Czech. Wspaniała dyplomacja, jak już wspomniałem, także no, wszystko szło dobrze za jego panowania i tak naprawdę ciężko by znaleźć coś, do czego by się można było do niego przyczepić. Ojciec zostawił mu wiele szans na rozwój kraju i Kazimierz wykorzystał je wszystkie. Połączyć to jeszcze z długoletnim byciem królem, 37 lat, więc to jest no, wspaniały wynik. Także no, ojciec ojczyzny. Nie mogę tutaj inaczej podziałać. Nasz pierwszy kandydat na ojca ojczyzny i zasłużenie dostaje ten tytuł. Później królem zostaje Ludwik Andegaweński przez 12 lat, ponieważ Kazimierz umiera bez męskiego potomka. Wtedy kobiety jeszcze nie mogły dziedziczyć tronu w Polsce. I od Andegaweńczyka właśnie zaczyna się problem ze szlachtą. On to dał im przywilej koszycki za to, że oni obiecali mu, że dostanie przywilej zabezpieczający dziedziczenie swoim córkom. Swoim córkom, no bo chciał jednak, żeby one zatrzymały tron polski. No ale to był taki pierwszy przywilej, który no, zrównywał szlachtę. Każdy pan, brat stawał się teraz równy według siebie. No ale królem nie był zbyt no, takim zajętym w Polsce, bo w Polsce był tylko dwa razy w czasie 12-letnich rządów. To nie jest dużo. Podczas jego nieobecności regentką była jego matka Elżbieta i Władysław Opolczyk. Złamanie układów z Rusi zajął właśnie Ruś Chylicką dla Węgier, zamiast zostawić ją dla Polski, tak jak to był układ z Kazimierzem Wielkim. Także to też nie jest zbyt ciekawe, że tak powiem, co tam on wyprawiał. Skonsolidował szlachtę. I no, ciężko go ocenić. Jako król węgierski na pewno jest wielki. Dla Węgier. I tego nie można mu odmówić. Ale dla Polski nie mogę mu nic więcej dać niż po prostu średni. I to tak, trochę na wyrost bym powiedział. No i później mamy Jadwiga. Pierwsza w historii kobieta król. Królem była przez 15 lat. No i tu już wiadomo było, że była prawdziwym królem Polski. Zbrojnie odebrała Węgrom Ruś Chylicką. Czyli no, tak jak powinno być w zamierzeniach Kazimierza Wielkiego. Przyjęła hołd od gospodarów mołdawskich i wołoskich. No i udało jej się współrządzić z Jagiełłą. I oczywiście odbudowała uniwersytet, który no, Ludwik w ogóle się nim nie przejmował, prawda? Także też trzeba jej zasłużyć. No niestety przedwcześnie zmarła. Ale myślę, że spokojnie może iść do dobrego właśnie za to, że no udało jej się ten wschód jakby tak zabezpieczyć granice Polski. No i później mamy Jagiełło, najdłużej panujący władca Polski, 48 lat. Pierwszy elekcyjny król. Nie elekcyjny, no. Pierwszy Jagiellończyk, no Jagiełło, prawda?
próba zrobienia z niego marionetki przez panów polskich. No, nie udało się na szczęście zrobić z niego tej marionetki. Zbudował on własne elity. No i wreszcie, w końcu odniósł druzgoczące zwycięstwo nad Krzyżakami. Pod Grunwaldem oczywiście, każdy Polak o tym wie. Wreszcie sen Łokietka się spełnił. I Krzyżacy już nigdy już nie podnieśli się z tej klęski grunwaldzkiej. Finansowo już byli zrujnowani. No ich reputacja też na zachodzie legła w gruzach po prostu. Także to już nigdy potem zakon Krzyżaczki to był po prostu był strzęp. Strzępie z tego, co było kiedyś. Z jego panowania Polska była największym chrześcijańskim krajem. No i też dał szlachcie kolejne przywileje, by zabezpieczyć elekcję swoich synów. Także to samo z Andegaweńczykiem. Ale no zdecydowanie lepszy król niż Andegaweńczyk. Ochrzcił Litwę, by nie rozpuściła się wśród Polaków i Rusinów, bo ta Litwa pogańska, otoczona właśnie prawosławiem i katolicyzmem, nie bardzo mogła zachować swoją tożsamość więcej, więc tak, to lepiej było już przyłączyć się do katolickich Polaków. Więc no i tutaj nie wiem, zastanawiałem się dużo nad tym, czy dać go na pater patria, czy bardzo dobry. Jednak myślę, że koniec końców zasługuje na tego pater patria. Razem z Kazimierzem Wielkim. Tak, jednak, ale gdyby było coś pomiędzy bardzo dobry, a pater patria, to raczej bym umieścił tam Jagiełłę. No, ale to by było, musiało być specjalny poziom tylko dla niego, więc to raczej niemożliwe do zrobienia. Później mamy Warneńczyka. Królem był jedynie przez 10 lat, ale to bardzo młody król, syn Jagiełły, niedopuszczony do władzy tak naprawdę przez Oleśnickiego. Został wysłany do Węgier. Oni chcieli go użyć tam jako do naprawy ich własnych problemów. Omamiony został chrześcijańskimi ideałami. No i ruszył na krucjatę. Pod Warną musiał stoczyć swój naprawdę pierwszy i ostatni bój. Ale to też nie jest tak, że to była wyprawa głupców, tak, że oni tam po prostu ruszyli na hura i chcieli zdobyć nie wiadomo co. Nie, tak też nie było, bo szanse na zwycięstwo naprawdę były duże. I mogliby wygrać, gdyby nie zdrada Wenecjan. Wenecjanie właśnie zdradzili Węgrów i Polaków. Sprzedali nas Turkom. Udostępnili im łodzie i przeprawę wodną. Także pod Warną w zasadzie już nie było wyjścia, nie było opcji na odwrót. To była tylko bitwa i to też wcale nie znaczy, że ta bitwa mogła być przegrana. Ale niestety nie udało się jej wygrać i król honorowo poprowadził szarżę w desperackim po prostu w trudzie, by zabić sułtana. Nic z tego nie wyszło. I była to tak naprawdę ostatnia próba odratowania Bizancjum, cesarstwa wschodniorzymskiego. To był taki ostatni dzwonek i Warneńczyk Władysław na to wyzwanie odpowiedział. I już po tym nikt tak naprawdę z zachodu nie próbował Bizancjum pomóc. Gdyby się ta wyprawa, ta krucjata udała i pod Warną odnieśliśmy zwycięstwo, z pewnością Bizancjum trwałoby znacznie dłużej. I może wspólnie właśnie z Polakami jakiś sojusz pomógłby pokonać Turków i trzymać ich z daleka. Ale tu już wchodzimy w spekulacje, więc nie będę się w ten kłąb zapuszczał. No i Warneńczyk nie był ani dobry, ani zły. Nie zaszkodził, ani Polsce nie pomógł, więc średni.
Później. Kazimierz Jagiellończyk, 45 lat. No, od razu mi się podoba ten król, bo ogrął magnatery jeszcze przed przyjęciem korony, nie uznając ich przywilejów. Także już przytemperował te dysydenckie głosy w kraju. Miał te magnaterie w garści. Wygrał konflikt z Oleśnickim, który znowu chciał tam po swojemu rządzić krajem. Związek Pruski złożył mu hołd. Tak rozpoczęła się wojna trzynastoletnia, która nie zaczęła się dla Polski zbyt dobrze, bo to była druzgocąca klęska pod Chojnicami. Naprawdę, no bo też Polacy nie docenili sił krzyżackich, ani też zostali no poniekąd okłamani przez Związek Pruski, którzy im mówili, że oni tam mają w kraju wszystko pod swoją kontrolą w zasadzie, tylko potrzebują pomocy króla, wsparcia i już nie będzie problemów. Ale to nie było takie proste, jakby się wydawało. Jagiellończyk też prowadził największe dodatki terytorialne do terytorium Polski. I no i z jego panowania naprawdę była wysoka jakość państwa. Rządził 45 lat i no na pewno był jednym z najlepszych zarządców, jakie nasza kraj miała. Więc no Kazimierz Jagiellończyk zasługuje na poziom bardzo dobry. Później mamy Jan Olbracht. Rządził przez 9 lat. I to był naprawdę król specyficzny. Okrutny, sadysta, wiadomo. Skazywał często na różne egzekucje z błahych przyczyn. Nie myślał za bardzo o państwie, tylko o swoich zachciankach. Niepotrzebnie wywołał wojny z bratem, co w ogóle nie miało większego sensu, tylko po to, żeby jego ego zaspokoić. No i poszedł na rękę szlachcie. W ustawach antychłopskich i antymieszczańskich był trzymać władzę w bardzo głupi sposób, bo no nie przewidział, że takie ustawy po prostu niosą ze sobą wyjątkowo negatywne konsekwencje, które na dłuższą metę znacznie uszkodziły państwo. No w ogóle jakaś niepotrzebna wyprawa do Mołdawii, która też skończyła się niepotrzebną klęską wojsk polskich. Nie wziął nigdy ślubu, nie miał dzieci, no bo wiadomo, kawaler fajne ma życie. No jedyne, co go ratuje, to rozsądna polityka wielonarodowa w Polsce, zwłaszcza w Prusach. Umiał jakoś tak tych ludzi dobrze ze sobą połączyć. Jedyny król, któremu hołd złożył wielki mistrz krzyżacki. No i dobrze współpracował z bratem Aleksandrem na Litwie. Także naprawdę, tak jak z Jagiełłą się zastanawiałem, czy jest pater patria, czy bardzo dobry chłopak. Tak tutaj się zastanawiam, czy jest zły, czy po prostu dno. No ale jednak te parę pozytywnych akcentów w jego życiu wsyłaniają mnie, żeby dać mu jednak poziom zły. Bo tam jednak trochę taki zły z minusem. 5 lat rządził następny król, czyli Aleksander Jagiellończyk. Wielki książę litewski po śmierci brata właśnie Jana Olbrachta zdobył władzę przez znaczne ustępstwa wobec szlachty, ale odnowił unię z Litwą i za jego panowania weszła właśnie konstytucja Nihilnowi. Także nic nowego bez nas, jak to mówiła szlachta. Ale ogólnie królem był no dobrym. No niestety rządził tylko 5 lat, więc myślę, że zabrakło mu trochę czasu. Zabrakło mu trochę czasu, by rozwinąć skrzydła, tak samo jak Przemysłowi II. Bo zapowiadało się to wszystko dobrze. Jego żona była bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego. Czyli znowu tutaj mamy to połączenie Polski i Bizancjum. Dość ciekawie by to wyglądało. No ale niestety zmarł krótko. Znaczy żył krótko, zmarł szybko, więc no dobry. Nic więcej, nic mniej. Później mamy Zygmunt Stary. 41 lat był królem. Król taki, co robił tylko to, co musiał. Nic więcej. Żadnych dodatkowych wysiłków
nie przeprowadzał. Strasznie był strachliwy i bojaźliwy. Bał się różnych wrogów, czy to prawdziwych, czy takich już trochę wyimaginowanych. Słabo rozwiązał te sprawy z Prusami. W zasadzie pozwolił Prusom iść na własną rękę. I to, później, nie można też patrzeć na to, bo on przecież nie mógł wiedzieć, co się stanie później, ale no, konsekwencje miało to tragiczne dla Polski. Za jego panowania też rozpoczął się proces stagnacji kraju u samej jej szczytu Polski. Także już ten rozwój powoli się już zatrzymywał. Ale jednocześnie Kraków stał się wzorem stolicy europejskiej, tak? I nie odbiegał niczym od takiego Drezna czy Paryża. Niesamowity rozwój renesansu nastąpił też za jego panowania. No i jego dużym atutem była też Bona, która jego żona mądrze rządziła. No i poniekąd wyprzedziła swoje czasy. Nie była lubiana w Polsce przez szlachtę, no bo wiadomo, kobieta, jeszcze Włoszka i się rządzi. To kto to widział? No ale jednak gospodynią krajową, zwłaszcza na Mazowszu, była bardzo dobra. Także no stary, nie mogę mu dać więcej niż po prostu średni. Niby dobrze, niby niedobrze, niby coś tam robił, ale nic ponadto, nie postarał się za bardzo. Później królem został jego syn Zygmunt August, który był królem przez 42 lata. I to w zasadzie pierwsze dwa lata tych jego rządów spłynęło mu na próbach utrzymania żony Barbary Radziwiłłówny i koronowania jej. Szlachta nie chciała jej koronować. No, on chciał bardzo ją koronować. Szlachta go tam błagała. Królu, prosimy cię, odejdź od żony. A on im odpowiada: jakże mógłbym wam, panowie, słowa dotrzymać, skoro żonie nie otrzymałem? A oni na to: my cię, królu, z tego grzechu rozgrzeszamy. I padli na kolana. No ale niestety nic z tego nie wyszło, ale Radziwiłłówna i tak zmarła niedługo potem. I tu właśnie nastąpił taki rozpad stosunków z jego matką, Boną. On ją winił poniekąd za śmierć Barbary. Że to niby ją otruła. Nie wiadomo co, że jej nigdy nie lubiła. No, nie były to zbyt dobre stosunki, bo ona straciła nie tylko władzę, ale również i syna, i poniekąd też i córki. No, za jego panowania panowała tolerancja względem wszystkich religii w Polsce, więc tutaj też nie było problemów. Ale z Augusta był taki król do jutrek tak zwany. Zawsze przesuwał załatwienie ważnych spraw na później, w tym nawet, a zwłaszcza to, co ma się dziać po jego śmierci. Nikt nie wiedział, co robić, bo po prostu umarł, nie zostawiając po sobie żadnych instrukcji. Także no to jest zdecydowanie duży, że tak powiem, problem. Wojna o Inflanty tam była. Też wojna na Flanty przeprowadził niby dobrze, niby sprytnie, ale mało co z tego wynikło. No i taki bawidamek był z niego, także no rozpieszczony od dziecka i zmarł w osamotnieniu, tak. Nikogo przy nim nie było, także no to też świadczy o jakimś poziomie jego osobistości, tak. Także no król poziom dobry. Tylko. Trochę coś tam zrobił, coś tamtego, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Następny. Henryk Walezy. Król zaledwie przez 2 lata. Na pewno krótkowzroczność szlachty sprawiła, że został królem. Nie wiem, ciężko to w ogóle wytłumaczyć. Jakie mogły być racjonalne powody jego wyboru. Myśleli pewnie, że to jest łatwa kontrola młodzieńca z dalekiego kraju, tak? No bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Do Polski w ogóle przybył, zgodził się na bycie królem z powodu nienawiści do brata.
I jak tylko brat zmarł, tak od razu no po prostu wziął i uciekł, prawda? Nic tutaj nie było dla niego, wolał być królem Francji. Ale co gorsza, jego dworzanie już wcześniej nawet, zanim on uciekł, wywozili dobra i dzieła sztuki z Wawelu do Francji. Także po prostu zwykła kradzież, zwykły złodziej. W ogóle udawał zainteresowanie, że niby się tam interesuje sprawami polskimi, co nie było w ogóle żadną prawdą. A jak gonili go Polacy na koniu i pytał się, ani zbyt mądra, ani zbyt piękna, żyła w cieniu matki, nawet kiedy matka już nie żyła, bo ona miała lodowate relacje z bratem Zygmuntem Augustem. Ale odziedziczyła po nim wszystkie rodowe majątki w testamencie. Więc z dnia na dzień stała się najbogatszą kobietą Europy, no, a nawet świata. Także to też coś o tym znaczy, że tak powiem. No to ona zakochała się w Walezem jak nastolatka, po prostu oszalała na jego punkcie. No i ona go wzięła na króla, bo skusiła się na obietnicę, że wezmie z nim ślub. On był młody i przystojny, więc no... Ach, niech będę się wypowiadał na ten temat. No i właśnie po ucieczce Walezego szlachta zdecydowała, że potrzebujemy teraz króla Piasta. No i to Anna została królem Piastem. Mimo, że z Piastami nie miała nic wspólnego. Ale za to musiała zrzec się majątku na rzecz państwa. Została wybrana na króla i w zamian też za to dostała obietnicę, że szlachta znajdzie jej męża. No i ten mąż to był właśnie Stefan Batory, który obowiązki małżeńskie spełnił przez 3 noce, a później unikał Anny jak tylko mógł. Ale Anna później po śmierci Batorego żyła godnym wdowim losem. Porzuciła ona Zamoyskiemu pomysł na wybranie Zygmunta Wazy na króla. Rozwinęła bardzo Mazowsze, Kraków i Warszawę, czyli odziedziczyła po matce wszystkie te gospodarcze, pozytywne cechy. Więc koniec końców też była dobrym królem. No tak, no. Polska skorzystała na jej panowaniu. Stefan Batory, król przez 10 lat. No i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że on bycie królem Polski wykorzystywał po to, by ponownie zjednoczyć Węgry i pozbyć się z Węgier Turków. Dlatego tak też zależało mu na wojnie z Moskwą, bo wykorzystać właśnie Moskwę i jej siłę do pobicia Turków. No i te jego początki rządów też nie były zbyt ciekawe, bo oddał Gdańsk za 200 tysięcy złotych. Oddał Prusy za 200 tysięcy złotych Fryderykowi z Brandenburgii, co w ogóle już pogrążyło plany o wchłonięciu Prus przez koronę. No to jego największe błędy, no takie cień na jego karierze. No dobry był ten pomysł z inwazją na Moskwę, ale znowu głupi pomysł z zamrożeniem Pskowa, bo to już nie miało zbyt dużo sensu wtedy. Ale koniec końców osiągnął wielki sukces militarny i dyplomatyczny z Moskwą. Miał tam problemy ze Zborowskim. No i nieskończone zaufanie z Zamoyskiemu, tak? Zamoyski stał się niemal wicekrólem. Gdyby taki tytuł w Polsce istniał, to pewnie by nim był. Więc no... Poza pobiciem Moskwy Batory nie posobił, pozostawię nic innego tak naprawdę. Ale sam fakt pokonania Moskwy i tak jest wielkim osiągnięciem, więc Batory staje się królem bardzo dobrym. Chodź tutaj, okej. Okay. Zygmunt Waza, król przez 45 lat. I to właśnie jest przykład króla, który rządził za długo. Zdecydowanie za długo. Coś niedobrego zaczęło się dziać w Polsce za jego panowania. Po prostu jakieś takie zgrzyty,
pęknięcia w strukturze państwa. Jeszcze niby nic poważnego, ale koniec końców przerodziło się to w dość poważną sytuację. No, on osiągał po prostu całkowite porażki w wojnach ze Szwecją. To nie mogę mu zarzucić, że to on był winny tej wojnie, ale no, można mu zarzucić, że te wojny przegrał, tak. No to też wina szlachty, bo szlachta nie traktowała Szwedów jako godnego przeciwnika. Ignorował propozycje współrządów z wujem Karolem w Szwecji. To też jest jego błąd. Bo może gdyby jednak zgodził się na to dzielenie rządu w Szwecji, no to Szwecja przecież nie byłaby taka negatywnie nastawiona agresywnie przeciwko Polsce. I może nie doprowadziłoby do tego wyniszczenia naszego kraju. No i za jego rządów dokonała się pierwsza zbrojna bunt, pierwszy zbrojny bunt przeciwko królowi, rok Żydowskiego. Także to też jest już tak poważniejsza oznaka tego, że coś niedobrego się działo. No, zaprzepaścił król szansę z Moskwą. Całkowicie. Wiadomo, że to sytuacja była ciężka, ale on diametralnie źle to rozegrał. Wstyd z Turkami po prostu. Co on tam z tymi Turkami robił, to szkoda gadać. I to był właśnie koniec złotego wieku Polski za jego panowania. To już zaczynała się równia pochyła od jego czasu. Także, no, zbyt długo rządził. A ta kolumna Zygmunta, postawiona przez jego syna, wzorowana na kolumnie Focasa z Rzymu, też jest tak poniekąd, no, ironią historii, bo Focas też do najlepszych cesarzy nie należał. Więc, no nie, Zygmunt jest po prostu, no, zły. No, nie mogę tego inaczej nazwać. Jest po prostu zły. Chociaż kusi mnie, żeby dać go na dno. Ale, no, ale jednak nie, troszkę się tam ratuje, ale tylko troszkę. Władysław IV, syn Zygmunta, rządził przez 16 lat. Był chyba najbardziej popularnym królem w historii Polski. No, miał niebywałą popularność, ale no, z osobistej platformy nie był zbyt dobrym królem, bo tam wykorzystywał sądy do osobistych celów religijnych, co też, no, strzelił sobie tym w stopę w zasadzie, bo to nie zadziałało tak, jak on sobie to zaplanował. I największy błąd, w ogóle nie wiem, co on myślał robiąc to, bo odniósł wielkie zwycięstwo w wojnie smoleńskiej, naprawdę wielkie, i pomimo tego oddał Moskwie księstwo trubeckie. Dlaczego? No, dlaczego? Nie wiem. Miał jakiś dziwny pomysł na wciągnięcie Moskwy do wojny z Turcją. Tylko że nikt tej wojny z Turcją nie chciał. Bo wszyscy wiedzieli, że Polska tej wojny z Turcją nie ma szansy wygrać. Tak, to jak było w Ogniu i Mieczem. Król do śmierci nie przestanie myśleć o wojnie. Ale panowie senatorowie mu to nie pozwolą. I to jest jeden z tych przypadków rzadkich, gdzie to właśnie senatorowie mieli rację, że ta wojna to była czysta głupota. I to oddanie Moskwie księstwa trubeckiego to jest w ogóle już głupota. Jak zwycięzca w wojnie może oddawać pokonanemu ich przegrane ziemię? No, nie rozumiem tego. Tworzył jeszcze jakieś dziwne układy z cesarzem, także no to... No, nie wiem, za to zwycięstwo w wojnie smoleńskiej to dobrze, ale i starania się tam na Ukrainie z tymi kozakami jest po prostu dobry. Ale tak naciągany ten dobry trochę. Dobra. Jan Kazimierz, brat Władysława Przyrodni, rządził przez 20 lat. A za jego rządami to Polacy odnieśli zwycięstwo pod Beresteczkiem, największa bitwa XVII wieku na świecie. Mierny był z niego polityk, ale dobry wódz. Właśnie z jego rządów został pierwszy zerwany sejm przez jednego posła. Nie był to jeszcze liberum veto, ale no, kolejne pęknięcia w strukturach.
Starał się jednak zreformować Sejm, by ustawy uchwalane były przez 2/3 głosów posłów. Co oczywiście no, nie udało mu się, bo panowie bracia musieli wszystko jednomyślnie uchwalać. Nie było w ogóle mowy, żeby to jakaś większość tam rządziła. Wszyscy. Szlachta nie chciała żadnych zmian. Nawet po potopie szwedzkim. Skoro udało się pokonać Szwedów, no to znaczy, że nie potrzeba zmian, że koniec końców złota wolność działa, tak? Jest sprawna. Rogosz Lubomirskiego za rządów Zygmunta, to największa wojna domowa Polski. To też doszło tam do kompletnej masakry i dopiero po jednej z bitew opamiętali się wszyscy, że tysiące ofiar wojny domowej to jest po prostu za dużo. No po śmierci żony króla abdykował na rzecz Francji poniekąd. No po prostu się załamał, no i nie dziwię mu się, bo no i ci kozacy, i ten potop szwedzki, to nie były, to co by nie zrobił, to źle. Na pewno na dobre trzeba mu zaliczyć to, że jednak no, uciekł na Śląsk, ale później wrócił. I ten kraj zjednoczył, tak? Ciężko mu było być królem, gdy większość szlachty i magnaterii przeszła na stronę Szwedów, ale w końcu, koniec końców wrócili do niego, widząc jakie te Szwedzi robią w Polsce, że tak powiem, zniszczenia. Więc, no, no i na pewno na plus muszę zaliczyć to, że wygiwał cara Aleksa I w zamian za 2 lata spokoju na granicy wschodzie z Moskwą. Obiecał mu to, że ten car zostanie królem Polski, co było obiecywaniem gruszek na wierzbie, bo prawo polskie nie przewidywało tego, żeby prawosławny został królem Polski. Więc no, dostaliśmy 2 lata pokoju za nic, tak? Dosłownie za pustą obietnicę. No ale koniec końców Jan Kazimierz idzie na poziom średni. Później Wiśniowiecki. Michał Korybut-Wiśniowiecki, syn wielkiego księcia Jeremy. Królem był przez 4 lata. No to jego panowanie to był ciągły stres i groźba wybuchu wojny domowej. 4 lata, dzień w dzień były groźby, skargi. Cały czas spory, malkontenci przeciwko regaliści. Nawet prymas był największym wrogiem króla. Już nieraz mówił, żeby on się zrzekł tego tronu. No, to tam... A Wiśniowiecki w ogóle nawet nie starał się, by być królem. On na tą elekcję poszedł. Jako zwykły, biedny szlachcic. Nawet nie miał swojej karoty. A nagle okazało się, że został królem. Nawet nie wiedział, co zrobić w tamtym momencie, bo nikt się nawet nie spodziewał, że go mogą wybrać. No ale właśnie został królem średniej szlachty i ta średnia szlachta go wspierała mocno. I magnateria nie mogła sobie z tą średnią szlachtą poradzić. Także no, była siła, która króla popierała, tak. Żona była jego największym atutem. Która zawsze go wspierała, pomimo tego, że prymas jej nie obiecywali znacznie lepsze za mąż pójście. No ale ona jednak swojego męża trochę kochała i była mu lojalna. No i nie można też Wiśniewieckiemu zarzucić, że no, był współtwórcą sukcesu pod Chocimiem Sobieskiego. No, nie dożył już wieści o zwycięstwie, ale był za nią trochę odpowiedzialny. No, nie można Wiśniewieckiego oceniać tylko w negatywnych superlatywach, bo to naprawdę król starał się tym królem być, tylko no, wszyscy mu zawsze wszystko uszkadzali, tak? Przeszkadzali w jego planach. Więc no, według mnie nie był złym królem, także idzie na poziom średni. Robił co mógł, może czasy były ciężkie, no to było co było, nie? Sobieski. Król przez 22 lata. Najsławniejszy chyba król Polski. Przynajmniej poza granicami Polski.
Ale przy bliższym poznaniu tego króla, no, wychodzi na jaw to, że no, to wcale nie było takie przyjemne, jakby się wydawało. Długie trwanie przy Szwedach w czasie potopu. Inni magnaci wcześniej już trochę przechodzili na stronę polską, a Sobieski dość długo przy Szwedach stał. Wielka wrogość przeciwko Wiśniowieckiemu. No co też jest, no jego działanie graniczyło na zdradzie. Graniczyło na zdradzie, bo no, to było niemal otwarte w zasadzie wypowiedzenie posłuszeństwa królowi. No to jest nieposłuszeństwo królowi, no to jednak nie jest dobra cecha dla lojalności. I historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby Sobieski współpracował z Wiśniowieckim tak jak powinien. Na dobre by to wyszło. No jednak Sobieski był najlepszym dowódcą tamtych czasów. Wykładał prywatne fundusze na wojnę, czyli no starał się, by jednak wojna przechodziła po jego myśli. No ale z drugiej strony też bardzo miał te starania dynastyczne, skupiał się na tym zbyt bardzo, a nie tak bardzo na obowiązkach związanych z Polską, czyli jego polityka bardziej opierała się na jego dynastii, która i tak się nie udała, niż na kraju. On nie osiągnął żadnych celów politycznych w swoim życiu. No to też, no, polityk mierny, marny, w najlepszym tego słowa znaczeniu. No, powstawały nawet plany obalenia króla. A magnaci wciąż z jego rządów byli przekupywani przez obce dwory. Także no, zwycięstwa militarne Sobieskiego jedynie ratują, zwłaszcza to pod Wiedniem, co też robił z pobudek dynastycznych, ale wiadomo było, że jeżeli Turcja wygra z Austrią, to następnie ruszy na Polskę, więc no było to takie działanie wcześniejsze, żeby do tego nie dopuścić, więc trzeba mu zalecić to na plus. Czy ojciec narodu? Na pewno nie. Zdecydowanie nie. Jednak te porażki polityczne, no dno. Także no, ale zwycięstwa militarne mu się udały, więc bardzo dobre. Chociaż też na takim minusie bym powiedział. August II Mocny, król dwa razy wybierany. Raz przez 9, raz przez 24, razem przez 33 lata. Głupi pomysł wprowadzenia, rozpoczęcia w ogóle III wojny północnej jako elektor Saksonii, ale no tylko głupi by nie pomyślał, że Szwedzi nie wykorzystają tego, żeby zaatakować Rzeczpospolitą, tak? No i właśnie wtedy Leszczyński został wybrany przez Szwedów. To była farsa, no ale jednak był. Zawiązała się konfederacja, Mocny musiał uciekać, abdykować, tam była wojna domowa, Rosjanie zaatakowali, Szwedzi z Polakami ganiali się, Szwedzi z Sasami ganiali się po Polsce. To jakiś był komedia po prostu. Ale koniec końców Karol Szwedzki przegrał wojnę z Rosją i Rosjanie z powrotem wsparli Augusta II, by został tym królem Polski. Nastąpił Sejm Niemy, który wbrew pozorom był dobrym Sejmem. I po tym Sejmie Niemym nastąpiło 15 lat. 15 lat dobrych rządów Augusta II. Także był on wielkim mecenasem sztuki. Warszawa na jego rządach dużo zyskała. I był oddany rządzeniu krajem. Także starał się. Głupie miał pomysły. Złe kompletnie. Ale koniec końców coś tam robił, nie? Także no, średni. Naprawdę średni król. Stanisław Leszczyński. Raz był królem przez rok, później przez 3 lata. Pierwszym razem wybrany przez Szwedów.
wojna z Augustem Mocnym, później wybrany przez Francję po śmierci Augusta Mocnego, no to wojna z Augustem III o tron Polski. Tylko że Augusta III wspierali Rosjanie. Także no, nie za wiele tam Leszczyński miał do roboty. Był to uczony myśliciel, koneser sztuki, mecenas, koneser sztuki, tak samo jak i August II. Człowiekiem był dobrym, no ale marnym królem i w tych listach do Karola XII zachowywał wręcz poddańczy ton. Więc no... No nic z tego. Ciężko go nawet nazwać takim pełnoprawnym królem. Dam jednak złego, nie dno, ponieważ no bo no to nie było, bo nie było w całkowicie w jego sile i woli, by o tym swoim panowaniu decydować. Więc po prostu zły. No i na tym poprzestańmy. No i po nim nastąpił syn Augusta II, August III Sas, wybrany przy wojskowej pomocy Rosjan. I za jego panowania 30-letniego. Następny król, który rządził za długo. Po prostu za długo. Nastąpił upadek zarówno Saksonii, jak i Polski. Nastąpiła polityczna stagnacja w Polsce. Tylko jeden, jedyny sejm nie został zerwany za jego panowania. To jest jakaś porażka. No, nie da się go wybronić pod żadnym pozorem. Jego obowiązki królewskie sprawiały mu ból. On tego nienawidził robić. On się tym męczył. To w ogóle... Po co on był tym królem, to ja tego nie wiem. Nikt tego nie wie. To jest... No, dno. Dosłowne dno. I tyle. No, nic z tego. Nic więcej na tym nie poradzimy. No i wreszcie ostatni król Polski. Ostatni król Polski. Stanisław August Antoni Poniatowski. No i z nim jest problem. Bo przez większość swoich rządów był królem dobrym. Wiadomo, że zależnym od Rosji, ale zależnym od Rosji był także August III, więc to nie można tego mieć tego za złe, prawda? Ale pod koniec już, zaczynając od 1792 roku, myślę, no już nawet nie walczył z Rosją. On się po prostu poddał. On się po prostu poddał, jakby nie widząc sensu w dalszej walce. Także zapowiadało się nieźle. I naprawdę był to król reformator i miał pomysły i miał energię, by coś robić. I gdyby na przykład człowiek jego człowiek taki jak Poniatowski został królem zamiast Augusta II albo Sobieskiego czy Wiśniewieckiego, to wątpię, żeby doszło do rozbiorów. Bo Poniatowski, gdyby miał dobre warunki, to by naprawdę byłby wybitnym królem. Ale nie miał tych warunków. I wiedząc, że nie da rady pokonać militarnie Rosji, starał się poprzez sztukę i obudzenie w Polakach takiego poczucia solidarności i bliskości w zasadzie między sobą przez tę sztukę i jego kulturę wprowadzoną w Polsce sprawił, że ten duch polskości pomimo rozbiorów nie zginął. Także, no to jest dość duże, że tak powiem, osiągnięcie. No chodzi też taki mały paradoks, że no to za jego czasów Polska przestała istnieć, ale dzięki jego działaniom Polska ponownie powstała, tak?
jego rządy po Augustach i Leszczyńskim to było wręcz oddech świeżego powietrza, tak. No. Starał się, ale zła koniunktura też go przyćmiła. No i to poddanie na końcu. Gdyby nie to poddanie na końcu i zrzeknięcie się korony, znaczy tytułu w ogóle króla, bo gdyby ten tytuł zachował, to by i królestwo technicznie rzecz biorąc przetrwało. Ale on się zrzekł tego tytułu. Gdyby nie to, byłby w dobrym poziomie. Ale niestety dzięki temu no, jedynie zasługuje na średni. Na średni. Ta końcówka naprawdę przekreśliła go. Także to tyle. 29 królów mamy ocenionych. Kazimierz Wielki, Jagiełło na najwyższym poziomie. Później bardzo dobry. Bolesław Chrobry, Władysław Łakietek, Kazimierz Jagiellończyk, Stefan Batory i Jan Sobieski. Dobry. Mieszko II, Przemysł II, Jadwiga, Olbracht, Zygmunt II, Anna Jagiellonka i Władysław IV. Średni. Szczodry, Wacław II, Andy Gaweńczyk, Warneńczyk, Zygmunt Stary, Jan Kazimierz, Michał Wiśniowiecki, August II i Stanisław Poniatowski. Zły, Jan Olbracht, Zygmunt III Waza i Stanisław Leszczyński. Dno, muliste, Wacław III, Henryk Walezy i August III Sas. Także, no myślę, że ten ranking jest sprawiedliwy. Przynajmniej według mojej subiektywnej opinii. No, mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej, jeśli chodzi o historię królów. Także... No nic, no to tyle. Dziękuję. I napiszcie, czy się ze mną zgadzacie, albo gdzie się nie zgadzacie. Albo co byście zmienili. Zachęcam właśnie do dyskusji, bo zauważyłem, że na YouTubie nie ma rankingu polskich królów, co jest no trochę karygodne. Bo w wielu innych władców innych państw jest. Także no trzeba tę naukę o królach jednak szerzyć.